Chwile spędzone z bliskimi to najlepszy czas. Emocje są jak pineska, która pomaga pamiętać te wszystkie momenty. Z wiekiem człowiek rozumie, że każda jedna chwila jest najcenniejsza. Ojciec ciągle powtarza, że po 60 trzeba robić badania profilaktyczne co 10 lat. Mówi, że dopiero na emeryturze zrozumiał, co to znaczy cieszyć się życiem i doceniać je. Statystycznie 80% wcześniej wykrytego raka kończy się wyleczeniem, tak jak u mamy. Zmiana jedzenia to była zmiana wszystkiego. Jakie to było ciężkie. Ograniczanie się to była katorga. Kiedyś wrzucałem wszystko do koszyka. Teraz jestem już świadomy. Na niektóre półki w ogóle nie zaglądam. Tak jak ze wszystkim, trzeba podjąć męską decyzję i robić, robić i robić. W pewnym momencie zrozumiałem, że trzeba odpuścić, dać na luz, nie katować się, nie stresować, po prostu żyć. Czuję, że mogę wszystko. W końcu czuję się wolny. Nasze relacje poprawiły się. Więcej czasu mamy dla siebie i liczę, że będziemy się nim cieszyć jeszcze długo. W zdrowiu